Matura bez cenzury, pan Tadeusz, streszczenie. Na wstępie chcemy powiedzieć, że gorąco zachęcamy do przeczytania pana Tadeusza. Tak, my nawet przeczytaliśmy. Tak. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi tego robić, bo to wystarczy, że Mickiewicz się męczył pisząc, wy nie musicie się męczyć czytając. Tak. Tego jest jednak dużo, bo to jest 12 ksiąg, 13 z Błochskowcem. I później jeszcze jakieś wiersze do Muskali na końcu. Tak, plus inwokacja, czyli takie wezwanie na początku. Wezwanie jest. To nie tak Adam Mickiewicz napisać wezwanie, a nie lecieć w inwokacje jakieś. Widzisz, bo na przykład dzisiaj celebryci co chwilę do języka wrzucają takie angielskie zwroty, prawda? Takie typu ever. Ever. A kiedyś wrzucali takie coś z łaciny, coś z francuskiego. I ten ci nasz właśnie Adaś zwraca się do Matki Boskiej Ostrobramskiej, patronki emigrantów, którym to emigrantem on wówczas był. Bardzo profesjonalnie, bo to dobrze mieć matkę po swojej stronie. Bardzo dobrze. Adam M., jak miał 5 lat, to spadł z dachu. Słyszałem. Nie każdy to wie. I ponoć zdrowie jego mama wymodliła u ostrobramskiej panienki. Widzisz. Tak, to widzisz. Warto wiedzieć, że pana Tadeusza, naszą narodową epopeję, zaczynają słowa Litwo, ojczyzno moja. Prawdopodobnie o to nie będą pytać was na maturze, ale tak się ale zaczyna. Mogą. Poza tym warto to wrzucić, bo wtedy wyjdziesz na czytanego. Tak. Mhm. Ta Litwa, ojczyzno moja troszeczkę bawi, ale chodzi o Litwę, gdzie się Adam Mickiewicz urodził, a która wówczas była częścią Polski. A Polska wpadła częściowo w łapy Rosji. Z kolei Nowogródczyzna, z której pochodził Micek Adamkiewicz, jest dzisiaj na Białorusi. Tak i to było. Tak, i w takim galimatiasie polska młodzież musi zdawać maturę. To nie jest łatwe. Dobrze, nie? Że na polską młodzież trafiło, bo inna młodzież to by nie dała rady. Nie, taka angielska. Czytają by Lithuania. O co ci chodzi, gościu? Wróćmy do treści. W inwokacji Adam Mickiewicz bardzo cierpi. Bardzo tęskni za krajem. On tam siedzi w Paryżu, on pija wykwintne alkohole i tak dalej. Hula z damami, prawda? Z madamami, ale jednocześnie strasznie tęskni. I że dzięcielina pała. Też prawda? To pisze, tak, że oraz dzięcielina. Żeby mu tymczasem przenosić duszę utęsknioną. Dokładnie. A o co mu chodzi z tym, że grdyka, jak śnieg biała, to jest od jakichś, nie wiem, technik seksualnych? Czy... Gryka. Gryka, nie grdyka. Gryka jak śnieg biała. Okay. Chreczka inaczej, czyli takie cenne, bardzo popularne źródło skrobi. Polecamy. Tak. Wytwarza się z niej wartościowe kasze z tejże gryki. Także. A ja sądzę, nawet wiem, że Mickiewicz łoił absynt. No to, ale to wszyscy absynt, wtedy... A absynt, że tu powiem, to po prostu dewastował mózg. Ale wszyscy tak wtedy on, na emigracji... On wykończył, absynt wykończył całą plejadę malarzy tych impresjonistów. Moim zdaniem na emigracji wszyscy to łoili, bo te zbereźniki we Francji dobrej wódki nie umieli pędzić i dlatego pili absynt. Tak właśnie. Było o tym, w inwokacji o tym nie przeczytasz, ale to warto wiedzieć. Inwokacja kończy się tym, że ciche grusze siedzą. Może to jakieś hasło, może to oznacza ratunku, jestem tu uwięziony, a może ktoś, może coś przeskrobały i aresztowano, ciche grusze siedzą. No może, ale to nie dowiemy się tego nigdy, gdyż Adam Mickiewicz zabrał ze sobą tę tajemnicę do grobu. Czyli co, on nie żyje? No. Szkoda, kurczę. Szkoda, rzeczywiście, ale w ten sposób płynnie przechodzimy do księgi pierwszej pana Tadeusza pod tytułem Gospodarstwo. Zatem uwaga, księga pierwsza, Gospodarstwo. Do Soplicowa, gdzie się wychował, zjeżdża z Wilna pan Tadeusz po 10 latach nauki. Liceum i studia, czy same studia, tylko się obijał i brał dziekanki? To pan Mickiewicz przemilczał, ale chyba Tadek wraca po magisterce, bo ma 25 lat, jak wraca. Okej, dobra. Ale kompletnie nic nie wie o życiu i tutaj wnioskujemy z kart powieści, w sensie tej epopei, że nie zna się na kobietach. Po studiach i się nie zna na kobietach. No się nie zna. No bo wtedy nie mieli Instagrama, ani Tindera. No, tak. Jakby mieli, to by się znał, Tadzik, nie? No. Wywiedziałby się wszystkiego, naoglądałby się wszystkiego i może się uczył, a nie szlajał z kolegami, jak ty. Tadzik zjeżdża. Tadzik idzie do swojego pokoju, ale widzi, że tam mieszka u niego w pokoju jakaś pannica. Wiesz, pod sufitem jeszcze te modele wiszą samolotów sklejane, to plakaty piłkarzy na ścianie. Tak, lotniskowiec z Moskwa na półce sklejony z małego modelarza. Tak, i patrzy, chodzi po tym pokoju, chodzi i patrzy przez okno, a tam za oknem jakaś dziewczyna, całkiem zdrowa zresztą, w białej halce, podlewa kwiaty. I panienka, zobaczywszy Tadzika, ucieka po prostu. Płochliwa. To jak taka na początku książki jest, to na końcu będzie ślub. Płochliwa świnka. Ty, ale czekaj. W białej halce podlewa kwiaty. Tak. Raz w życiu to widziałem. Wujek tak podlewał, jak wrócił z wojsk. Aha. A i to nie w halce, tylko w firance.
to dobrze, dobrze wojewódzie. Ale ja nie wiem, czy on podlewał, czy coś zwracał na grządki. Tymczasem wieść o tatku dochodzi do wojskiego przyjaciela domu i ten leci witać młodzieńca. Fajnie, Tadek, że jesteś. I mówi, że Tadek z datą powrotu trafił idealnie, bo mają dużo gości w dworze, gdyż stryj sędzia Soplica chce mu temu tatkowi znaleźć żonę. To się wpakował gość. O Jezu, musiał przyjeżdżać z tych studiów. No, ale tak jest życie. Słuchajcie, każdy zawsze trafia na stryja, który chce mu szukać żony, albo wuja, czy kogoś. Czy babcie, tak. Może jakąś cudzą żonę, żeby, wiecie, tam, nie wiem, Pawla, czy jej posprzątać, nie wiem, karnisz umyć. Tylko po co gości nas praszą, nie? Nie wiem, żeby narobić Tediemu siary, albo co. Choć się okazuje, że Soplicowo, to jest majątek stryja, jest pełne gości, którzy zjechali, by uczestniczyć w procesie o Stary Zamek. Ongiś, czyli Drzewiej, własność magnata stolnika Choreszki. I proces toczy się, uwaga, między ostatnimi krewnymi Choreszki, hrabią, konkretnie jednym, a właśnie tym sędzią Soplicą. I tu już każdy wie, że pan Tadeusz to nie Pornol, bo nikt by od takiej komplikacji Pornola nie zaczął, nie? No mądrze mówisz, tak. Chyba, że to jest Pornol dla intelektualistów i będą pieprzyć o filozofii. Może. W każdym razie wieczorem stryj wydaje ucztę i sadza gości na zmianę. Facet babeczka. To tak jak się piosenki puszcza w Opolu. Facet babeczka, wolny, szybki, facet babeczka. Ale tu siedzą facet babeczka, żeby, uwaga, skup się, mężczyźni mogli usługiwać damom przy stole. Ale tadzik nie usługuje nikomu, tylko siedzi zamyślony, a duma o ciotce Telimenie. Ciotka Telimena. Czyli nazywajmy rzeczy po imieniu, zdrowa milfeta. Wpada spóźniona na ucztę, odwalona jak z żurnala, noga tamte, rajstopy eleganckie, takie rzeczy. No. Mówisz, jakbyś czytał. I ona od razu z miejsca wpada Tadeuszowi w oko, a on jej. No wiadomo, młody, silny, tak, tuż przed szczytem testosteronowym po studiach, światowiec. Tylko czekaj. Dawaj go ciotka uwodzić. Ale to jest jego ciotka, czy... Tego do końca nie wiadomo, czyja ona jest ciotka. Ale czyjaś ciotka? Jest. Ona jest przyjaciółką sędziego Soplicy i ona wychowuje Zosię, tej, co tam podlewała te takie kwiatki w ogrodzie na początku. I chyba, to też nie jest pewne do końca, jest rodzoną ciocią tej Zosi. Mówię chyba. O właśnie, a ta Zosia poza tym, że w halce leje wodę na warzywa, to co? Zosia to jest taka młoda dziewoja z rodziny Choreszków. Tak. Jej ojca i matkę Ruscy wywieźli na Sybir. Tam ci pomarli, ci rodzice nie Ruscy. I Zosia ma 14 lat. Dziecko jeszcze. A ty, że płochliwa świnka. Właśnie. Powinieneś się wstydzić teraz. Ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że płochliwa. Aha, po prostu. Bo to ja powiedziałem, że świnka. Oboje się powinniście wstydzić. Bo za zaborów ludzie szybciej dojrzewali, bo dokładnie, tam nie było czasu na bzdury. Tak. No i w każdym razie Tadeusz płonie, tak? Siedzi przy stole i płonie, bo mu się ciotka podoba w ogóle. A i Telimena napiera cały czas na tadzika. Szmatka, może bigosiku, nie? Tam może wisienkę i tak dalej. A tymczasem po drugiej stronie stołu wybucha awantura. O, bo tam pewnie pili w tempie, a nie jakieś tam karesy dla ubogich, że wisienkę niby, że coś tam. Tam nie? Po drugiej stronie tam wybucha spór między asesorem a rejentem o to, czyj pies, czyj hart jest lepszy, który upolował zająca. I towarzycho się podzieliło na zwolenników psa asesora Sokoła. Ważny temat. Każdy by się o to pokłócił. I psa rejenta Kusego. Kusy występował w serialu Rancho. Tak, to właśnie tak. Ale tymczasem niejaki Podkomorze tam jest taki gościu. Tego nie piszcie na maturze. No, Podkomorze. Proponuję, żeby rozwiązać spór, organizując polowanie. Roztropnie, tak? Bardzo, tak. Podkomorzy to taki starosta jak na weselu, tak? To spragnionych napoi, a potrzebującym zaordynuje krokieta, prawda? Nie. Podkomorzy to był w starej Polsce taki sędzia od sporów o miedzę. Także tutaj impreza się kończy na szczęście bez mordobicia, bo to jednak przy damach nie wypada i ludzie się rozchodzą. Ale tam się w trakcie Tadeusz dowiaduje właśnie, że Telimena jest jego ciotką. No to w końcu jego czy Zosi? I to jest, widzisz, niejasne. Tu myślę, że Mickiewicz był po absyncie. Może przyszywaną ciotką. Nie, bo asesor mówi tatkowi, że to jest twoja ciotka, Adaś. Ale Telimena nie jest siostrą jego stryja, czy też ojca, więc jest tutaj pewne takie... Mówiliśmy, Milfeta. Po naszemu MDP, ale nie wypada tak mówić o postaci z epopei. Że MDP to nie wypada, nie. Epopei, przepraszam. Natomiast uwaga, Tadek się dowiaduje, że ta fajna lasencja to jest ciotka i posmutniał z miejsca. No jasne, że posmutniał, bo są rzeczy, których z ciotką nie zrobisz. Możesz, nie wiem, ulepić pierogi, może, nie pierogi, wiem. Ale już bałwana nie ulepisz, nie. Tam krzycząc, oj, mój ty, pokaż markaweczkę. Nie. Zapada noc tymczasem. Noc otula spokojny dworek szlachecki. I tutaj jakby Mickiewicz rozrzewniony tym, co sam napisał,
pięknem gwiazd nad Soplicowem, pisze o żołnierzach polskich. Naszych... To, tak od ciotki do żołnierzy przeskoczył? No to zrobisz kropkę, jest nowa linijka i już masz inny temat. Pisze o żołnierzach tułacza, których niepewny los gna po świecie. Niewykluczone, że też strzelił bańkę i drgnęła w nim taka czuła nuta. Badasiu, mogło Badasiu, tak być. I Adaś pisze, że do kraju, do Polski naszej, pod zaborami, przybywają emisariusze i jednym z nich ma być Bernardyn ksiądz Robak. I ten istotnie jakby usłyszał, zachodzi do sędziego, budzi go i coś tam chłopaki knują po nocy. Knują, albo był niedopity. Mogło też tak być. To się zdarzało na ziemiach polskich i zdarza do dzisiaj. Dokładnie. Tak. I tu się kończy księga pierwsza i następuje teraz, uwaga, księga druga, zamek. Kawki. Strzelce kawki, wiesz. Sędzia, idąc za pomysłem podkomorzego, organizuje następnego dnia polowanie na zająca. Cudowne. Chodzi o to, żeby rozstrzygnąć właśnie spór rejenta z asesorem o to, czyj pies jest lepszy. Roztropnie, ale czy to jakoś pcha akcję do przodu, przepraszam? No nie, no coś się dzieje. Coś się dzieje. W Nadniemnym, w tym samym miejscu, dalej opisują las i piękno przyrody, w tym fauny i flory. Dokładnie. Którą możemy określić jednym słowem natura. Dokładnie. Tymczasem hrabia jedzie do zamku i tam Gerwazy. Gerwazy to jest sługa Choreszków i przy okazji bardzo wytrawny rębajło. Opowiada mu historię ostatniego członka rodu Choreszków, niejakiego stolnika. On robił ciasto takie ten? Nie, musimy zrobić oddzielny odcinek matury, no, bez cenzury, gdzie zaproszony Jacek Gmoch rozrysuje, kto jest kim kogo w Pana Tadeuszu. Tak, bo że to po prostu robi, a tu jest Szoplica, tutaj jest właśnie Telimena. Gerwazy, no, sługa Choreszków. No dobra, to zrobimy taki odcinek specjalny, a może nawet, nie wiem, taki odcinek Pan Tadeusz omówienie lub Pan Tadeusz postaci. Nie wiem. Może taki odcinek już jest na kanale. No właśnie, może. Sprawdźcie. Tak. No. Albo, czekaj, tak mi przyszło teraz do głowy, Pan Tadeusz, książka, w której wszyscy nazywają się jak alkohole. To jakiś prorok był z tego Mickiewicza. No, Soplica. Same nazwy wódek, nie? No. A jeszcze zalewać Robaka. No. Tak, Soplica, Pan Tadeusz, tak. No. W każdym razie, ten Gerwazy mówi hrabiemu, że sobie kiedyś był, żył stolnik Choreszko i miał córkę, piękną dziewczynę, który się zabujał Jacek Soplica. No, historia zna takie historie. Mądrze powiedziane tam. I ten Soplica zakochał się i poszedł do taty, do tego stolnika, prosić o rękę dziewoi. Ale mu podali stolnikowie czarną polewkę. To znaczy... Czyli za pomocą zupy powiedzieli mu, że nie, nic stary z tego nie będzie. Ciekawy sposób komunikacji. A jakby go zaakceptował, to bym mu żurek podał? Nie wiem. A ja myślałem, że czarna polewka to śmianie się z trupów, nie? Czarna polewka, ha, patrzcie, jak się wujek zepsuł, nie? Nie, to taka zupa była. Nie. W każdym razie Jacek się wkurzywszy niemiłosiernie i on tutaj, tak mówi Gerwazy, sprowadził na zamek stolnika Moskali, a podczas walki zastrzelił Choreszkę. Tak mówi ten Gerwazy i dodaje, że poprzysiągł zemstę Gerwazy. A tymczasem w lesie kończy się polowanie. No i Kusy wygrał czy Soku? Ale widzisz, żaden nie wygrał, bo zając uciekł obu psom. Lucy wygrała. Wszyscy wracają do dworu na śniadanie, tam biesiadują, w dwóch izbach biesiadują. Aha. W jednej starzy gadają o gospodarowaniu, w drugiej rejent kłóci się z asesorem, a Telimena flirtuje z Tadeuszem. Czyli, że przestało im przeszkadzać, że są ciocią i pod ciociem, czy po ciotkiem, czy no, troszeczkę może to zeszło na dalszy plan, ta świadomość. I ona mu tam nawija na uszy, że nie ma to jak Petersburg, że tam to jest życie. Ale przepraszam, że zmienię temat, w tamtych czasach, jak nie było pralek, to Ruscy co kradli? Tarki i miednice plus płatki mydlane. Tak. I takie kije do walenia na desce, jak pościel prałeś w rzece. Ale to w sumie mądrze, bo wtedy nie było czołgów, żeby zawieźć kradzione pralki żonom, więc w sumie co ci z tej pralki. I Wojski, to jest taki przyjaciel domu Stopliców, on proponuje, żeby rzecz, który pies lepszy, rozstrzygnął zakład. Aha. Panowie się zgadzają. I rejent stawia na swojego psa konia z rzędem, a asesor złoto obroże i smycz na swojego stawia. No, ten spór coś wnosi do akcji. Czy kiedyś miał płacone od wiersza i chciał wydłużyć poemat, czy jak? Nie wiem, ale spór nudzi Telimenę i dziewczyna, uwaga, wstaje i proponuje spacer po lesie i grzybobranie. Taki rzucam. No i to akurat wygląda jak zawiązanie akcji w niemieckim filmie porno z lat 80. Troszeczkę albo tak. Idziemy na grzyby! Albo zakładowa wycieczka na grzyby za czasów PRL-u, nie? Tak. I zaraz, nie wiem, wejdzie trzech wąsaczy w bawarskich spodenkach, nie? I z takim kapelutkiem, z piórkiem. Ktoś tu oglądał, widzę. Tak, a zauważysz, że oni zwykle pozostają w tych kapelutkach aż do finałowego ujęcia. On nie bywał. Nie, ja nie widziałem, kolega ja opowiadał. Też nie. Ja też tylko z opowiadań. Panowie,
panowie, to pan Tadeusz mówi cioci Telimanie, że grzybobranie to jest wyborny pomysł i że idzie z nią. Tak. Chce wyrwać. No, a sędzia ogłasza konkurs pod tytułem, który z panów znajdzie najwspanialszego rydza. Jaki głupi konkurs, moja matko boska. Kto z panów odnajdzie najwspanialszego rydza, będzie mógł usiąść do stołu przy tej dziewczynie, którą sam wskaże. O, zarąbiście niebezpieczna zabawa, ale okej. Proszę bardzo. I tu jest teraz, się zaczyna księga trzecia. Mhm. Księga trzecia umizgi. No i ładna co? Nazwa księgi, umizgi. Hrabia sobie idzie, ten hrabia Choreszko, i zauważa w sadzie piękną dziewczynę. Kolejną już gdzieś tam. No to takie cacane, nadobne maleństwo, ale już obrośniętą w cechy, jakże typowej dla charakterystycznej dla niej płci. Chodzi o atrybuty związane z... Dokładnie właśnie taki. Hrabiemu się zdaje, że to jest jakoś tajemnicze bóstwo. I nawet chce zagadać. Ale dziewczyna odchodzi. Słaba sytuacja, słaba. Trochę jak kolega jeden, który się uśmiechnął do fajnej dziewczyny na rynku w Krakowie, ona mu: i co się maślisz, Zusie? Tak mu powiedziała. Tak? Cudowne operowanie polszczyzną. A był tylko jakieś 40 lat starszy od niej. Uważam, że taka leksykalna niebanalność i lingwistyczna niebanalność znamionują. Znamionują, to jest fakt. Że coś będzie. Tymczasem Telimena zmierza do miejsca zwanego świątynią Dumania. 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 Aha, bo myśli nieuczesane podpowiadają, że dy. Nie, Dumania. Dumania. A za nią, za tą Telimeną, skrada się kto? Tadeusz. Zakrada się i zakrada, ale tak troszeczkę nie ma śmiałości, tak żeby tam gdzieś... A tymczasem cyk, wyprzedza go sędzia i tam podchodzi do Telimeny i w tej świątyni wyjaśnia jej, że zapisze swój cały majątek bratankowi, czyli Tadeuszowi, synowi Jacka Soplicy, a Telimena mówi mu, że nie. Nie? Nie, bo Tadzik powinien z nią jechać do Petersburga robić karierę. Karierę? Lampucera przewrotna. Tadeusza nam bałamucić. Ledwo go babon poznał dzień wcześniej, a ta już tam. Gdzie były takie cioci, jak my dorastaliśmy? Gdzie? Chciałoby się powiedzieć za poetą. Na co sędzia mówi, że nie. Nie. Że Tadeuszem opiekuje się ksiądz Robak i ten nigdzie nie chce, żeby chłopak wyjeżdżał, tylko ma być w Soplicowie i Tadeo ma poślubić Zosię. To od podlewania. Ale Telimena... Białej halce. Twarda sztuka, tak. Telimena mówi, że to tak nie wypada, że Tadzik powinien sam wybrać, tak mówi. To są właśnie kobiety. Zguba i zatracenie. Ale nie zawsze. Nie zawsze. Z daleka hrabia tymczasem obserwuje Telimenę przez lornetkę, jak se tam gaworzy z sędzią, i rysuje jej portret. A gdy sędzia odchodzi, to zbliża się i pokazuje cioteczce swoje dzieło. Stary numer. Swoje dzieło. Tak, rwie laskę na sztukę. Oklepane. Dobrze, ale skuteczne. Dobrze, że pokazał dzieło, a nie działo. Taki żart. No i tam oni od słowa do słowa zaczynają gadać o sztuce i takich tam innych historiach. I Telimena w ogóle oświadcza, że nic nie może się równać z włoskim pejzażem. I tu w tym momencie coś w Tadeuszu nie wytrzymuje. Pęka mu. I on się odzywa i mówi, że nie, włoski, nie. Że najpiękniejszym jest polski krajobraz i nasze ojczyste niebo zawieszone nad Polską. Był na spotkaniu z prezesem? A jak o nim mówili, to siedział cicho, a jego pejzażu to się wtrąca? No. A gdzie tu jest sens? I dlaczego taki człowiek jest postacią tytułową? Też nie wiem. Pani Telimena, no, to byłby tytuł. Dokładnie, taką wódkę kupujesz, pani Telimena. Ale dwie Telimeny, poproszę. Słuchajcie, bo teraz będzie lepiej. No. Nagle Telimena wsuwa w rękę Tadeusza klucz do swego pokoju i liścik. I to jest dobre. To jest porządny zwrot akcji i przyspieszenie tejże, a nie tam psy ganiać. W końcu się Micek Adamkiewicz wziął do roboty z tym pisaniem. No i grzybobranie się kończy, wszyscy wracają do dworu na posiłek, a w jego trakcie wpada Gajowy i mówi, że w lesie jest niedźwiedź. O. Na co sędzia zarządza łowy. I to jest właśnie to. Moskal w granicach, rozbiory, inne takie, a tu szlachta już drugie polowanie sobie urządza. Co będzie dalej? To tu kończymy pierwszą część streszczenia pana Tadeusza. Tak. Dalej też się będzie działo. No nie jak już Adaś ma kluczyk do pokoju. Ja tylko przypomnę, że pod tytuł pana Tadeusza to jest ostatni zajazd na Litwie. I jak ten zajazd został, rozwalił się, bo był ostatni, to już nie było gdzie nic zjeść, jak się podróżowało, a nie nic takiego. A tam podobno dawali fajne placki po węgiersku. No chodzi o taki zajazd szlachecki, że się jednak kupa szlachetki. Bo tam szlachta jadła flaki, drugą, pulpety, ale to nie. Fasolkę po bretońsku. Szukajcie nas po internetach. O. Radiowcy bez cenzury. To my. Tomasz Albertowski.
Przemysław Skowron. I Jacek Tomkowicz. No. Papatelki. Będzie, nie? Mhm. Dobrze.